Ja w strumieniu, który trwa pomimo fal, i być jak słońce, które zawsze promienieje nawet w pochmurne dni, i jak księżyc, by oświetlać drogę ty. Gdy nastanie dłuższa noc lub mrok niegasnący, i odwagę mieć, jaką miał Dawid, i pokonać tu szczyty gór, i by śpiewać sercem, jakby nie było ran, mieć prawo do prawdy i żyć według jej ram. I siłę Samsona mieć, by przemóc lwa, którego na drodze postawiły siły zła. Daj mi oczami wiary patrzeć na życie me. Kiedy brakuje tchu, do nieba wołać, Panie mój, naucz mnie żyć. Siłę Samsona mieć, by przemóc lwa, którego na drodze postawiły siły zła. Amen, chwała Panu. Serce się raduje, mogąc słyszeć tego rodzaju muzykę uwielbiającą Boga. Bóg daje nam wspaniałe talenty. Używajmy ich na Bożą chwałę. Kochani, będziemy teraz studiowali Boże Słowo. Dlatego zanim to zrobimy, skłonimy nasze czoła do modlitwy i zaprośmy Ducha Świętego na to miejsce.
Dobry nasz Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za ten wspaniały przywilej, że możemy otwierać Twoje słowo w całym świętym dniu. Prosimy Ciebie, abyś zesłał nas swego świętego ducha, by otwierał nasze umysły i serca, byśmy mogli zrozumieć to, co dzisiaj będziemy dla nas do przekazania. Aby też to nauka, która wypływa ze Słowa Bożego, której dzisiaj szczególnie się przyjrzymy, aby również wywarła wpływ na nasze życie, abyśmy mogli kroczyć w mocy tego Słowa i dojrzewać do pełni Chrystusowej. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, nadal omawiamy kalendarz Mesjasza, czyli w jaki sposób Jezus wypełnił starotestamentowe święta ceremonialne. Od jakiegoś czasu omawiamy Dzień Pojednania. I dzisiaj chciałbym omówić starotestamentową typologię związaną z tym, co się działo w hebrajskiej świątyni w tym szczególnym dla Izraela dniu. Tytuł kazania to brzmi Dzień Pojednania i Kozioł Ofiarny, czyli dzisiaj sobie powiemy o ceremonii kozła ofiarnego, tak zwanego kozła dla Azazela. Jaki to ma związek dla nas dzisiaj? Przypomnę może najpierw, że jak już mówiłem ostatnio, że ziemska służba świątynna i święta ceremonialne były odzwierciedleniem na małą skalę znacznie większych przyszłych wydarzeń w historii zbawienia. List do Hebrajczyków mówi nam, że w niebie jest prawdziwy przybytek, a ziemski przybytek jest zbudowany na podstawie niebieskiego wzoru. Jak mówi autor listu do Hebrajczyków, ziemska świątynia jest obrazem i cieniem niebieskiej. Bóg podał opis świątyni, który czytamy w Starym Testamencie, aby jego lud mógł podążać za Jezusem przez wiarę w jego dziele w tym miejscu. Ludzie mogli na własne oczy widzieć, co działo się w obozie i na dziedzińcu, ale już nie w miejscu najświętszym. Bo więc powiedzmy sobie na temat ceremonii kozła ofiarnego. Zasadniczo w mowie potocznej kozioł ofiarny to z czym się nam kojarzy? No z kimś, kto niezasłużenie coś tam cierpi, prawda? Wielki słownik języka polskiego definiuje to w ten sposób, że kozioł ofiarny to jest osoba, która jest niesłusznie o coś obwiniana i ponosi nieprzyjemne tego konsekwencje. Prawda? Ale zobaczcie, że w tej typologii, którą dzisiaj sobie powiemy, kozioł ofiarny reprezentuje, symbolizuje szatana, który całkowicie i słusznie i zasłużenie poniesie nieprzyjemne konsekwencje. Czyli tutaj na pewno nie jest kimś, kto jest o coś niesłusznie obwiniany. Wszystko, na co zasłużył, spadnie na niego. Dobrze. Ceremonia Dnia Pojednania wypadła w hebrajskim kalendarzu jak często? Raz do roku, tak? I była to tak zwana służba doroczna. A na co dzień miała miejsce tak zwana służba codzienna. Czy pamiętamy, o co chodziło w służbie codziennej? W skrócie. Grzesznik był winny i zasługiwał na śmierć, tak? Ale potem grzesznik przynosił baranka bez skazy, lub robił to kapłan w jego imieniu, kładł rękę na głowie ofiary, wyznawał swój grzech. Grzech został przeniesiony z grzesznika na ofiarę. Gdy wyznaje swój grzech na głowę tej ofiary, no to jakby ten mój grzech symbolicznie zostaje przeniesiony. Następnie ofiara została zabijana. I ta krew tej ofiary jakby nosiła ten grzech. Potem krew została wniesiona do miejsca świętego. No i wreszcie wtedy grzesznik mógł wrócić do domu z zapewnieniem o przebaczeniu, bo jego grzech już został wniesiony do świątyni. Zajrzymy sobie do 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej, ale zanim to zrobimy, powiemy sobie kilka ważnych rzeczy odnośnie pierwszych 15 rozdziałów tej księgi. Być może jest to księga, którą nie zawsze lubimy czytać. Jest tam dużo szczegółów, czasami bardzo drobiazgowych, o tym, co mieli robić z ofiarami. Tyle się tam krwi tej przelewa, że nie każdy potrafi to znieść na spokojnie, czytając te rzeczy. Ale to wszystko wskazywało na wielkie niebiańskie prawdy. Na ofiarę Jezusa, prawda? Więc być może jednak jest pewne znaczenie w tym, aby przestudiować te rzeczy. Co jest w 15 pierwszych rozdziałach Księgi Kapłańskiej? Otóż mówią one właśnie o służbie codziennej. Mówią nam szczegółowo o tym, jakie składać ofiary, jak składać ofiary, kiedy składać ofiary, co robić z ofiarami i ich krwią. Przykładowe teksty. Kapłańska 5:10. Kapłan dokona jego oczyszczenia z grzechu, który popełnił i będzie mu odpuszczony. Kapłańska 5:13. Kapłan dokona jego oczyszczenia z jego grzechu, który popełnił w jednej z tych rzeczy i będzie mu odpuszczony.
Krew zostaje przyjęta w miejsce grzesznika i to Bóg dał tę krew. To jest ważna myśl. Bóg dał tę krew. Kapłańska 17:11, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Zatem Bóg przyjmuje krew ofiary zamiast krwi kogo? Grzesznika. Grzesznik nie musiał umierać. Umierała ofiara. W ten sposób Bóg rozwiązał problem grzechu dla jednostki, dla tego konkretnego grzesznika, który przyszedł, złożył ofiarę, no ale potem jego grzech był przeniesiony do wnętrza świątyni, przed samą obecność Boga, który nie był za niego odpowiedzialny. Czy to jest zrozumiałe? Bóg nie jest odpowiedzialny za grzech. Gdy grzesznik zabijał ofiarę na dziedzińcu, otrzymywał odpuszczenie grzechów. Ale potem, gdy kapłan wnosił krew zabitej ofiary do miejsca świętego, to symbolicznie przynosił ten grzech z tą krwią do wnętrza świątyni, przed samą obecność Boga, który nie był za niego odpowiedzialny. Jeszcze raz powtórzę, Bóg nie jest odpowiedzialny za grzech. Więc musiał nastać czas, kiedy ten grzech zostanie także symbolicznie z tej świątyni wyniesiony i złożony na kimś, kto jest za niego w 100% odpowiedzialny. I to jest sedno dnia pojednania. Jeszcze coś ciekawego wam powiem o tych 15 pierwszych rozdziałach Księgi Kapłańskiej. Jeżeli sobie je przeczytacie, to przekonacie się, że mówię prawdę. Są tam takie słowa jak grzech, występek, nieczystość, niegodziwość i tak dalej. I te słowa występują tam w liczbie pojedynczej. Bo rozdziały te omawiają służbę codzienną, której celem jest oczyszczenie pojedynczego grzesznika. Więc jeżeli popatrzymy na to tak geograficznie, to w aspekcie geograficznym grzech zostaje przeniesiony z zachodu na wschód. Bo wejście do świątyni było właśnie tak usytuowane, że wchodząc do świątyni przemieszczałeś się z zachodu na wschód i tak te grzechy zostały tam wnoszone. No i jest to oczywiście, ująć to językiem Nowego Testamentu, cień rzeczy przyszłych. Typ, który został wypełniony w Jezusie. No i możemy przeczytać kilka wersetów z Nowego Testamentu, które mówią o tym wypełnieniu. 1 Jana 1,9. Wyznanie grzechu prowadzi do przebaczenia i oczyszczenia grzesznika. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieje apostolskie 2,38. Pokuta prowadzi do osobistego przebaczenia. A Piotr do nich: upamiętajcie się lub pokutujcie, jak mówią inne przekłady, i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Hebrajczyków 9,22. Rozlanie krwi daje nam odpuszczenie grzechu. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. No i jeszcze z Apokalipsy 1,5 z przekładu współczesionej Biblii Gdańskiej jest tam mowa o tym, że krew Jezusa obmywa nas z grzechu. Temu Jezusowi, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. I teraz trudne pytanie. Czy krew oczyszcza, czy zanieczyszcza? Odpowiedź brzmi tak. Krew oczyszcza grzesznika, ale zanieczyszcza świątynię. Jak świątynia może być jednocześnie święta i skalana? Paradoks, prawda? Świątynia jest święta, sam Bóg tam przebywa. Jak ona może być skalana czymś, co zanieczyszcza? Ale możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie w inny sposób. Przykład Jezusa. Jak możliwe, że Jezus był jednocześnie święty i nosił grzech? Odpowiedź jest taka, że grzech nie należał do Jezusa. Został mu przypisany i podobnie grzech nie należy do świątyni, tylko jest jej przypisywany. W liście do Hebrajczyków 7:26-27 czytamy, że Jezus jest święty. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Zatem Jezus jest święty. Ale Biblia też mówi, że Jezus wziął grzechy na siebie. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli Jezus był święty, nie znał grzechu, ale stał się za nas grzechem. Włożono na niego grzech, który do niego nie należał. I tak samo ze świątynią. Grzech jest obcy świątyni.
Naturalnie tam nie należy. Z tego powodu świątynia musi zostać oczyszczona. W codziennej służbie świątynia przejmowała winę grzesznika, dopóki nie można było jej usunąć. Kiedy? W dniu pojednania. Jak w starotestamentowym typie wnoszono grzech do świątyni? Otóż kropiono krwią ofiar na zasłonę dzielącą miejsce święte od najświętszego. I kapłan rozmazywał krew na rogach ołtarza kadzenia. Przeczytajmy. Kapłańska, rozdział 4, wiersze od 5 do 7. Namaszczony kapłan weźmie nieco z krwi tego cielca i wniesie do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan zanurzy swój palec we krwi i pokropi tą krwią 7 razy przed Panem przednią stronę zasłony świątyni. Następnie kapłan rozmaże nieco z tej krwi po rogach ołtarza kadzenia, stojącego przed Panem w namiocie zgromadzenia. Resztę zaś krwi cielca wyleje u podstawy ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. I jak to zostało wypełnione w Jezusie? Czytamy. W liście do Hebrajczyków 9:12 o Jezusie. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Zobaczcie, jak to zanieczyszczenie grzechem się przemieszcza. Po pierwsze, krew ofiary została skażona grzechem. Potem przez krew grzech został przeniesiony do świątyni, zanieczyszczając świątynię. Ponieważ świątynia była zanieczyszczona, należało ją oczyścić. Przebaczone grzechy zostały przeniesione do świątyni, ponieważ grzesznik odpokutował, wyznał ten grzech, zaufał życiu i śmierci Jezusa. Krew pokryła wyznane grzechy. Jednakże zapis o odpuszczonych grzechach został przeniesiony do świątyni, co zanieczyściło świątynię. Pokropienie krwią zasłony jest równoznaczne z zapisaniem odpuszczonych grzechów w księgach niebiańskich. Bóg rzeczywiście prowadzi zapis naszych czynów, słów, myśli i tajnych rzeczy. Jak o tym czytamy na przykład pod koniec księgi Koheleta, prawda? Świątynia przejmowała winę grzesznika do czasu, aż można ją było przenieść na tego, kto jest za nią ostatecznie odpowiedzialny. Grzesznik był czysty, ale świątynia była zanieczyszczona. I jedynie grzechy, które weszły do świątyni przez krew, zostały z tej świątyni wyniesione. No jeżeli jakiś grzech nie został wniesiony do świątyni, to on pozostał na grzeszniku. Zatem świątynia była zanieczyszczona, więc musiała być oczyszczona. Czytaliśmy to już wiele razy, ale tego nigdy nie za wiele, bo to jest właśnie sedno sprawy. Księga Daniela 8:14 z przekładu UBG. I powiedział do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. I tekst z Nowego Testamentu, Hebrajczyków 9:23, jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Czyli w Starym Testamencie były ten typ został oczyszczany przy pomocy krwi zwierząt, a w rzeczywistości niebiańskiej lepszymi ofiarami, co jest lepszą ofiarą? Krew czyja? Chrystusa. Tak? To ona oczyszcza. Ona oczyszcza świątynię niebiańską. Dzień pojednania był dniem sądu dla Izraela. Tak? Już mówiliśmy na poprzednich kazaniach o tej idei sądu. I ci, którzy utożsamiali się z dziełem arcykapłana, pozostali członkami Izraela. Natomiast ci, którzy tego nie robili, byli usuwani ze zboru. W nowotestamentowym antytypie ci, którzy zuchwale wyznawali imię Chrystusa, choć byli fałszywymi wierzącymi, zostaną usunięci z księgi życia, natomiast imiona wiernych zostaną zachowane. I tutaj mam ważny cytat z książki Wielki Bój ze strony 280. Żyjemy obecnie w czasie Wielkiego Dnia Pojednania. Gdy w symbolicznej służbie najwyższy kapłan dokonywał pojednania, od wszystkich żądano, by wyrażali żal za grzechy i uniżali się przed Panem, aby nie zostać usuniętymi z ludu. W podobny sposób powinni otwierać swe serca przed Bogiem w żalu za grzechy i prawdziwej skrusze wszyscy, którzy nie chcą, by ich imiona zostały wymazane z księgi żywota. Należy szczerze i głęboko badać własne serce. Trzeba odrzucić lekkomyślność i powierzchowność, które cechują wielu chrześcijan. Tych, którzy chcą zwyciężać złe skłonności, tak często panująca nad nimi, czeka trudna walka. Przygotowanie się na przyjście Chrystusa jest dziełem każdego z osobna. Nie będziemy zbawieni grupowo. Moralna czystość i poświęcenie jednej osoby nie mogą zastąpić braków drugiej. Choć całe narody mają stawić się przed Bogiem na sąd, to jednak będzie on rozpatrywał każdego z osobna z taką dokładnością, jak gdyby na ziemi nie było oprócz niego żadnego innego człowieka. Każdy powinien być osądzony jako nieposiadający zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju.
Boże, dopomóż. Bardzo wysoki standard, prawda? Tylko krew Chrystusa może nas oczyścić i doprowadzić do uświęcenia. I teraz otwórzmy 16 rozdział Księgi Kapłańskiej, gdzie mamy szczegółowy opis ceremonii świątynnej właśnie w dniu pojednania. Będę czytał od wersetu 7 do 10. Potem weźmie kapłan owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, potem wypędzić go do Azazela na pustynię. Co za dziwny opis, co? Po co te dwa kozły? Jeden z nich, jak czytam, był składany na ofiarę. Czy to znaczy, że Jezus był składany na ofiarę w dniu pojednania? Nie. Ofiarniczy aspekt dnia pojednania miał miejsce na krzyżu. Tak? To było święto Paschy. Ale oznacza to, że krew, którą Jezus przelał na krzyżu, oczyszcza niebiańską świątynię w dniu pojednania. Jednakże zastosowanie krwi oczyszczającej świątyni nie miało miejsca na krzyżu, bo ono dopiero miało się zacząć po upływie tych 2300 dni. Celem sądu nie jest poinformowanie Boga, bo Bóg jest wszechwiedzący. Bóg nie potrzebuje sądu, ale Bóg chce objawić całemu wszechświatu. Kto naprawdę pokutował, naprawdę żałował, tak, za grzech? Kto wyznał grzech? Wyznał, a nie tylko się przyznał, bo to jest różnica. Zaufał Jezusowi, a nie tylko uwierzył intelektualnie w swojej głowie. I dzięki łasce Bożej przezwyciężył grzech. Ci, którzy wyznają imię Jezusa, zostali zbawieni z łaski przez wiarę. Jednak ich uczynki pokazują, czy wiara była prawdziwa. No bo czy w Kościele są wyłącznie tacy ludzie, którzy prawdziwie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i Pana? Wiem, że nie. Sam Jezus o tym mówił. Znacie przypowieści Jezusa, prawda? Czy mamy w Kościele pszenicę i konkol? Czy mamy w Kościele mądre panny i głupie panny? Czy mamy w Kościele dobre ryby i złe ryby? A pamiętacie też przypowieść o złym słudze? Uzyskał odpuszczenie długu, ale potem sam nie chciał darować mniejszego długu swojemu współsłudze. I co mu się stało? Anulowano mu przebaczenie. Co to jest ten Azazel? Niektórzy myślą, że to tylko kolejne określenie Chrystusa, który poniósł nieprawość nas wszystkich. Ale to nie jest możliwe w tym przypadku, bo w systemie świąt hebrajskim to Pascha wczesną wiosną symbolizowała śmierć Chrystusa, a Dzień Pojednania miał miejsce jesienią, pod sam koniec roku hebrajskiego. Jest wielkim dniem sądu. Zatem musi nastąpić na samym końcu historii ludzkości. No i to w antytypie musiałby nam wskazywać na sam koniec tego, co mamy w Apokalipsie 20 rozdziale, jako spełnienie ceremonii kozła ofiarnego. Czyli ofiara Chrystusa miała miejsce podczas świąt wiosennych, a ceremonia kozła ofiarnego miała miejsce podczas świąt jesiennych. I Dzień Pojednania przypadał na sam koniec roku religijnego i dotyczył tylko tych, którzy byli ludem Bożym, czyli Izraela. I usunięcie niepokutujących z Księgi Życia następuje po wygnaniu kozła ofiarnego na pustynię. I również Nowy Testament podkreśla, że to lud Boży będzie przedmiotem sądu. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Co to jest dom Boży? Paweł wyjaśnia. 1 Tymoteusza 3,15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest czym? Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Zatem dom Boży to Kościół. Sąd w dniu pojednania to czy Kościoła. Tuż przed dniem pojednania świątynia pękała w szwach od grzechów, które weszły do niej w ciągu całego roku. Bóg wziął na siebie winę, ale tak jak mówiliśmy, nie on był za nią odpowiedzialny. Kapłan wniósł grzechy do świątyni, ale nie on był za nie odpowiedzialny. Mówiłem wcześniej, że w tych 15 rozdziałach, tych pierwszych 15 rozdziałach Księgi Kapłańskiej, które mówią o służbie codziennej, te słowa grzech, występek, nieczystość, niegodziwość występują w liczbie
pojedynczej. Ale w rozdziale 16 te same słowa są już w liczbie mnogiej. W dniu pojednania grzechy przemieściły się ze wschodu na zachód i tylko te, które weszły przez krew, zostały z niej wyniesione. Oznacza to, że podczas oczyszczania świątyni wyniesione z niej zostały tylko przebaczone grzechy. Krew kozła dla Pana, który był zabijany, oczyszczała świątynię. Kapłańska, rozdział 16, wiersze 15 i 16. Następnie kapłan zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Czy pamiętacie, gdzie kropiono krwią ofiary w służbie codziennej? Przed zasłoną. A tutaj czytaliśmy, że gdzie kropiono? Poza zasłoną, tak? Nad wiekiem Arki Przymierza. A co było w Arce Przymierza? Przykazania, prawo Boże. Grzech jest bowiem złamaniem prawa Bożego, tak? Ale łaska góruje nad sądem, tak jak wieko Arki górowało nad tablicami z prawem, które były w środku. I kiedy zakończy się oczyszczanie niebiańskiej świątyni? Daty wam nie podam. Są tacy, którzy chcą wyznaczać daty. Jeszcze sobie może powiemy o tym innym razem. Ale przeczytamy, co się wtedy wydarzy. Księga Apokalipsy, rozdział 15, wersze 5-8. A potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło do świątyni 7 aniołów mających 7 plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami, a jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag 7 aniołów. Czyli Apokalipsa przedstawia następujący porządek wydarzeń. Po pierwsze, kończy się służba świątynna. Po drugie, wylewane są plagi. Po trzecie, nikt nie będzie mógł wejść do świątyni przez wiarę, dopóki plagi nie spadną. I nieunikniony wniosek jest taki, że lud Boży będzie musiał żyć w czasie wylania plag bez orędownika. Ellen White opisała to w ten sposób. Książka Doświadczenia i Widzenia, strona 207. W tym strasznym czasie, po zakończeniu pośrednictwa Jezusa, święci będą żyli przed obliczem świętego Boga bez orędownika. Każdy przypadek został rozstrzygnięty, a każdy klejnot policzony. Jezus pozostawał przez chwilę w przedsionku niebiańskiej świątyni, a grzechy, które były wyznawane podczas Jego pobytu w Najświętszym, zostały włożone na szatana, który jako sprawca grzechu będzie musiał ponieść za nie karę. Tak oto służba świątynna, codzienna i doroczna dobiegły końca. Świątynia jest oczyszczona i święci również są oczyszczeni. Ogłoszony zostanie wyrok, którym czytamy w Apokalipsie 22:11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. I teraz zobaczcie, co się dzieje na koniec z kozłem dla Azazela. Księga Kapłańska, rozdział 16, wiersze 20-22. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści o kozła na pustynię. Czy zauważyliście, że krew kozła dla Azazela nie jest przelewana? A przecież bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Więc on nie jest niewinną ofiarą. On symbolizuje tego, kto jest głównym sprawcą grzechów. I wszystkie grzechy wyniesione ze świątyni trafią z powrotem do tego właśnie osobnika. Bo one do niego należą. Żydzi rozumieli, że Azazel jest księciem demonów. I to na przykład widzimy w apokryficznej księdze Henocha. Wielu chrześcijańskich teologów też rozumie to w ten sposób, że kozioł dla Azazela jest symbolem szatana. Jeśli ktoś chciałby dokładnych, naukowych wyjaśnień, to jestem w posiadaniu cytatów w języku angielskim, gdzie jest tego sporo. No ale z samej Biblii wynika, że tak faktycznie jest. Kozioł dla Azazela wskazuje na szatana. Gdzie jest wypełnienie tej ceremonii? Apokalipsy, rozdział 20, wiersz 1-3. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swoje ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją,
położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat, potem musi być wypuszczony na krótki czas. Czytaliśmy wcześniej o wylaniu plag, prawda? No te plagi ostateczne i w końcu drugie przyjście Jezusa niszczą ziemię, przywracają ją do stanu, w jakim była przed tygodniem stworzenia. Tu czytamy takie słowo otchłań, z greckie słowo abussos, odpowiednik hebrajskiego słowa techom, które w Księdze Rodzaju opisuje planetę Ziemię w stanie bezładu przed stworzeniem. Pierwsza wersja tej Księgi Rodzaju, tak? Więc jak kozioł został wygnany na pustynię, tak szatan zostanie wygnany na spustoszoną i bezludną ziemię na jak długo? 1000 lat. No i co się potem stanie? No, potem jak czytaliśmy, znowu będzie mógł zwodzić narody, ponieważ Bóg wskrzesi bezbożnych na sąd. A podstawą sądu jest oczywiście co? Wyrok sądu, jaki przeprowadzą sprawiedliwi w niebie podczas 1000 lat. Tak? I po tym 1000 lat nowy Jeruzalem ze świętymi zstąpi z nieba, a bezbożni pod wodzą szatana otoczą święte miasto i wówczas Pan Bóg przeprowadzi ostatni etap sądu. Bóg pokaże im, dlaczego są zgubieni, a oni wyznają, że Bóg postąpił z nimi honorowo. I wtedy bezbożni zostaną wytraceni. Co to oznacza w kontekście Dnia Pojednania? Że zostaną wytraceni lub wytępieni? W Księdze Kapłańskiej odnośnie Dnia Pojednania czytamy takie słowa. Rozdział 23, wersety 29-30. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Biblia wyjaśnia się sama, co to oznacza w praktyce. Psalm 109, wiersz 15. To jest mowa o potomstwie bezbożnych. Niech będą zawsze przed Panem i niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich. A więc to oznacza, że nie będzie się o nich pamiętać. Wiecie, dzisiaj ludzie potrafią robić wielkie rzeczy, aby zostać zapamiętanymi przez potomnych. Prawda? Wiele nazwisk zapisało się w historii. Ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy, ale ostatecznie będzie się liczyć tylko to, czy twoje życie zostało odkupione i oczyszczone krwią Jezusa, bo jeśli nie, nikt cię nie będzie pamiętał na nowej ziemi. Jest bardzo ciekawe, że wytracenie bezbożnych opisane jest jako ofiara. Ciekawe, prawda? Na przykład Ezechiela 39 rozdział, Izajasza 34,6, Jeremiasza 46,10, Sofoniasza 1,8. Wszystkie te teksty znajdują się w kontekście wydarzeń po tysiącleciu. No i w księdze Ezechiela, w tym 39 rozdziału, czytamy o wielkim Gogu, który przychodzi atakować Jerozolimę. Gog i Magog otaczają święte miasto, a następnie zostają złożeni w ofierze. Taki język jest użyty. Oczywiście, czy Bóg składa ofiary z ludzi? Nie, oczywiście, że nie. Ale o co chodzi? Zgubieni odmówili przyjęcia krwi Chrystusa i dlatego odpokutują za swoje grzechy własną krwią. Tak? Bo jeżeli nasz grzech nie jest wniesiony do świątyni przez krew Chrystusa, to zostaje na mnie, tak? Ten grzech, jeżeli go nie wniosę do świątyni przez krew Chrystusa. I z tym grzechem zostaje zniszczony. I ta egzekucja bezbożnych odbywa się poza obozem świętych, tak jak w Starym Testamencie. I wtedy bezbożni zostaną całkowicie spaleni. Tak jak ofiary w Starym Testamencie. Tak? Stąd język, te słowo, całopalenie. Tak? Że jest spalona ofiara w całości i ci ludzie zostaną spaleni, zniszczeni, tak żeby nie było po nich śladu. I w ten sposób odpokutują za swoje grzechy. W sensie poniosą karę, na którą w pełni zasłużyli. A wtedy co zrobi Bóg? Uczyni nowe niebiosa i nową ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość. I na zakończenie wielkiego boju Bóg będzie miał czysty lud, czystego kapłana, czystą świątynię, czysty świat, czysty wszechświat. A także charakter Boga zostanie oczyszczony ze wszelkich oszczerczych zarzutów, jakie wniósł przeciwko niemu szatan. Dlatego, że wielki bój tak naprawdę toczy się przede wszystkim o charakter Boga. I zostanie wreszcie charakter Boga oczyszczony ze wszelkich fałszywych i niegodziwych zarzutów, jakie szatan zgłaszał przeciwko niemu. Porządek świątynny, jaki też widzimy w Księdze Apokalipsy, wyraźnie ujawnia, kiedy odbędzie się ceremonia kozła ofiarnego. W pierwszym rozdziale Apokalipsy widzimy, że Jezus wstępuje do nieba po przelaniu swojej krwi. W kolejnych rozdziałach widzimy go w miejscu świętym, bo podczas serii 7 kościołów Jezus znajduje się wśród świeczników.
Podczas serii pieczęci Jezus zasiada przy stole z chlebami pokładnymi. Podczas serii trąb Jezus stoi przy ołtarzu kadzenia. Potem mamy Apokalipsę 11:19. Jezus otwiera drzwi do miejsca najświętszego. Ukazuje się nam Arka Przymierza. No potem w 14 rozdziale Apokalipsy 6:7 ogłaszany jest sąd. Poselstwo trzech aniołów. Nadeszła godzina sądu Jego. I reszta poselstwa tych trzech aniołów. W tym samym rozdziale, w wierszach 14-20, cała ludzkość zostaje podzielona na dwie grupy na podstawie poselstwa trzech aniołów. Żniwo ziemi, grona ziemi, tak? Jedni jedą do spichlerza, a drugie do kadzi, gdzie zostaną podeptani. Oczywiście jest to język symboliczny, tak? W rozdziale 15, jak czytaliśmy, służba świątyni zostaje zakończona. W rozdziałach 16-18 spadają plagi. Następuje wielki ucisk, ale potem w rozdziale 19 Jezus powraca, aby wybawić swój lud. W rozdziale 20, co też czytaliśmy, mamy ceremonię kozła ofiarnego, co wskazuje na to, co się stanie z szatanem. Szatan zostaje zamknięty w otchłani, na bezludnej ziemi. Wreszcie w rozdziale 21 i 22, kiedy już zostaje zniszczony szatan i wszyscy jego poplecznicy, przybytek Boży jest z ludźmi. I bój się zakończył. Ostatni wróg, śmierć, została zniszczona, ponieważ grzech został wykorzeniony ze wszechświata. I Bóg ma teraz czysty wszechświat. To jest dobra nowina, ale to wszystko jest jeszcze przed nami. I to, gdzie znajdziemy się w owym czasie, determinuje to, co zrobimy teraz. To, czy będziemy w świętym mieście, czy poza nim, determinuje to, kto obecnie zajmuje tron naszego serca. Czy twoje grzechy są w świątyni niebiańskiej, oczekując na ich wymazanie i złożenie na szafanie, które zostaje z nimi zniszczone, czy też może nosisz je cały czas na sobie, aby zostały zniszczone razem z tobą. Bracie, siostro, przyjacielu, nie zwlekaj. Podejmij decyzję, że oddasz się Jezusowi na wyłączną własność. Że poddasz się Jezusowi całkowicie, aby mógł niepodzielnie panować na tronie twojego serca. I abyś dążył do uświęcenia, bez którego nikt nie leży Pana. Niech to będzie pragnieniem każdego z nas. Wstańmy do modlitwy. Dobry nasz wszechmogący Boże Ojcze, dziękujemy Ci za tą wspaniałą naukę, jaka płynie z ceremonii Dnia Pojednania. Wierzymy, że żyjemy teraz w Wielkim Dniu Pojednania, który dobiegnie niebawem końca. Panie, chcemy znaleźć się w świętym mieście. Chcemy znaleźć się na nowej ziemi. Chcemy, aby nasze grzechy zostały wymazane z niebiańskiej świątyni. I chcemy żyć na wieki z Tobą. Dlatego pomóż nam żyć uświęconym życiem. Pomóż nam prowadzić życie godne tego, który za nas umarł. Dziękujemy Tobie za wspaniałą obietnicę, nadzieję Ewangelii, za wszystko, co dla nas dokonałeś. Prosimy Ciebie, uświęcaj nasze serca. Nie pozwól, aby ktokolwiek odpadł, ale żebyśmy wszyscy poddali się Tobie całkowicie. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen.